są dwie rzeczy. Jest motyl gromiarz, żołnierz gromu, operator jednostki specjalnej i jest Arek Dębiński, który dalej jest sportowcem sportów walki. Zobaczymy cię jeszcze w ringu. Nie jesteś za stary. Nie, była propozycja, muszę ci przyznać, okay. Przed koronawirus i dopadła taka propozycja, powiem ci, że zacząłem się zastanawiać. Nigdy w życiu takiej gadży nie dostałem, nie otrzymałem, a tutaj po prostu nie będę, nie będę mówił, walczyć, w sensie imię i nazwisko nie podam, ale powiem ci, że od razu temat był o tyle dla mnie do przemyślenia. Nie tyle przegadać z żoną. Znaczy rozmawialiśmy, tylko chodzi o to, że z żoną stwierdziliśmy, że najgorzej jak złapię kontuzję, nie będę mógł robić szkoleń tych, co robię. A to jest twój chleb. Bo od razu dostałem amatorskiego mistrza świata, żebym z nim się bił. Dlatego, że on kiedyś ze mną przegrał. Okej. Więc temat dostałeś był... Dostałeś w pakiecie. Dostałem tak w pakiecie, więc decyzja taka była, no tam był krótki okres, bo tam ja miałem chyba 7 albo 8 tygodni na przygotowanie, więc powiedziałem, że nie, musiałbym 3 miesiące, żeby się rozbujać i tak jeszcze, no... Okej, okay, nie wiem, czy nie będzie dalej, bo ta dobra, czyli... oferta okay, jest. Okej, okay, dobra. Jest czyli... za parę miesięcy, ale no nie wiem, jak to wszystko wyjdzie dobra, dalej. Dobra, czyli dla informacji to nie jest temat zamknięty. Zobaczymy, czy cię zobaczymy. Tak? Zobaczymy. Zobaczymy. Pożyjemy, okay, zobaczymy. Dobra, słuchaj, i teraz tak. Jeszcze ważny temat, bo poruszyłeś temat... Tak naprawdę nie skończyliśmy jeszcze te twoje rozmowy, no bo teraz tak. Jak my to mówimy? No niestety, to jest, słuchajcie, tak jak tak. Jestem z żoną w domu, z dzieciami. Ja nie jestem wtedy, powiedzmy, jakoś agresywny, że tak jak wchodzę do pomieszczenia, czy do autobusu, czy jak odbijam zakładników, ja muszę zdominować. Mhm. Ja w domu nie jestem taki, że wiesz, że dominuję, krzyczę, coś, żeby podporządkować sobie. Jestem normalny i tak samo jest ze sportami walki. Biję się w kickboxingu, czy tam w K1, to raczej w głowie zapamiętuję, że nie mogę kopnąć strefę kroku i tak dalej, i tak działam. Czyli przełączasz się z trybu sportowca? Tak, chociaż nieraz odruchowo, pamiętam na pierwszych zawodach, ćwiczyłem cały czas już kickboxing, na pierwszych zawodach w kickboxingu kopnąłem gościa parę razy i już minus punkt mi dali, czyli były 3 upomnienia w międzyczasie. Bo było upomnienie, niedobry minus byłeś, punkt. Niedobry byłeś, niedrzeczny. Taki jakiś odruch po prostu mi się zakodował, bo wtedy zajmowałem się głównie krav magą. Mhm. No ale na szczęście tam nie było, że został znokautowany ciosem gołoty, tylko przeżył, więc o tyle, ale karę dostałem, wygrałem oczywiście tą walkę i teraz powiem tak, ogólnie już zdarzyło, że kopnąłem 2 razy jednak w tą strefę kroku, no bo były takie sytuacje, które na mnie to wymusiły, no jest nieraz ludziom ciężko przełamać to, no więc mam kolegów, którzy w ogóle to przełamują, i tyle, no. Po prostu. Trzeba sobie zakodować w głowie. Jak jest życie, to też ja nie myślę, tylko myślę, że działamy instynktownie już na odruchach, tak jak się wchodzi do pomieszczenia, widzisz, reagujesz i rozpoznajesz szybko, to są ułamki sekund tak naprawdę.